tego, żeby rozwinąć obóz tych najemników, ale nie będzie miał później innego zastosowania, jeżeli dobrze zrozumiałem. No, trochę to beznadziejne, no macie jednego stronnika, który ma Divine Shielda i tak to sobie wybija całą resztę przed tych. Yogg-Saron i Bran. No Yogg-Saron jest tandetny. Dobra, weźmy Yogga plus Kacza. Weźmy Yogga plus Kacza. Właśnie jestem ciekawy, jaki wpływ, znaczy ile tego golda będzie trzeba do tych mercenaris. To będzie tak, że musisz zebrać 10 tysięcy, żeby sobie coś tam upgrade'ąć? Czy to będzie mniejsze, czy jak to będzie wyglądać? Ile trzeba mieć średnio widzów na streamie i jak często trzeba streamować, żeby się utrzymać? Załóżmy, że chcę wyciągnąć miesięcznie 3-4 tysiące na czysto. Ale to tak nie działa. To nie wygląda tak, że jak masz ty 100 widzów, to zarabiasz X, jak masz 200 widzów, to zarabiasz 2X, jak masz 500 widzów, to zarabiasz Y. To jest zależne od wielu czynników. Nie ma czegoś takiego, że żeby zarobić 3000, musisz mieć, nie wiem, przestreamowanych 200 godzin przy 50 widzach. Kiedy kolejny większy dodatek do Hearthstone'a? No według rozpiski... To we wrześniu, w grudniu. Not bad, I guess, not bad. Kurde, zastanawiam się, jaki film o tych mercenarisach mam zrobić. Samaelis odnowił subskrypcję, cześć. Dziękuję ci za subskrypcję i witam bardzo serdecznie w gronie subskryberów. Siemanderko. Gdyby Mati miał wymieniać te czynniki, to by na streamie nie starczyło. A, jakich? No, od wielu czynników, no. To jest... Tak, jakbyś chciał się spytać, nie wiem. Ile musisz godzin spędzić na planie filmowym, żeby zarobić 4000? No. Odpowiedz sobie sam, jak odpowiedź jest zależna. Od jakich czynników? Od tego, jaką grę streamujesz, od tego, jaką masz wartość, od tego, jakie prowadzisz socjale, od tego, jakie masz community. A jest jeszcze szansa na zdobycie dwóch pakietów? Pojęcia nie mam. Oczywiście suby i donate. No mówię, jakich masz widzów. Znaczy chyba mówię. Kurde, nie pamiętam, jakie są teraz stronnicy, chwila.
Play Hearthstone Battlegrounds. Czy tu już jest update'owana ta lista stronników? Jest. Co to jest do demonów? Zróbmy tak. No tak, jest na pół gwizdka. A nie, nie jest. Znam streamera Hearthstone'a, który ma więcej subów niż średnio widzów na streamie, a niektórzy mają dużo widzów, a mało subów. No tak, no bo to jest zależne od miliarda rzeczy, nie? I nie stworzysz, chociażby nie wiem co się stało, żadnego rankingu, czy tam żadnej tabelki. Masz tyle widzów, to zarabiasz od tylu do tylu. A jeżeli nawet stworzysz, to i tak to będzie tak niedokładne, że to nie będzie miało żadnego większego sensu. Okej, może być. Nie, deck tracker jeszcze nie jest zaktualizowany. Nie wiem, no podstawowa rzecz to chociażby, nie wiem, różnica, czy masz Instagram, czy nie masz Instagrama. Na Instagramie jest masa deali. Jeżeli masz tego Instagrama, no to pewnie masz więcej deali niż ktoś, kto go nie ma, przykładowo. Różnica, czy ludzie, którzy cię oglądają, są skorzy do donatowania, czy nie są skorzy. Skrajności są gigantyczne, do sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie nawet. W tajnym przypadku. Można przesunąć Infernala na prawo, bo on ma kombo z tymi chochlikami. Wolę wygrać niż kombić chochliki. Ustaw to trochę lepiej. No, stoi bardzo dobrze, nie? A to, że wy chcecie, żebym ja to ustawił tak, żeby to sensu nie miało, to dziękuję. Bo to, że Infernal się zbufuje o +2/+2 jest ważniejsze od tego, żeby wygrać po prostu gierkę. Guys, weźcie. Zwycięstwo dla władcy Tiki! No i dla ciebie rzecz jasna. Dano robaku. A, faktycznie to podświetlenie jest tym limitem damage'u. No, true story. A kiedy wchodzi ten nowy tryb? 12 października. Czy będzie miniset? Według tego, co było na początku roku mówione, to ma być. Miało być do wszystkich tych. Do wszystkich tych dodatków. Zwycięstwo dla władcy Tiki! No i dla ciebie.
Dodaj losowego demona do twojej ręki. Tak, to jest skin do Ega. Ciekawe. Na stronie ustawki na przykład nie masz czwartotierowego demona, który jest zamiast Malganisa. To jest piątotierowy Malganis. Nie ma. Ja przyciągam tych wszystkich stronników, to raz. Pum, co działa jak minion zginie? Tak! W końcu mogę obejrzeć ustawkę w swoim wykonaniu. A zapraszam, zapraszam. Infernal, spoko. Okej, okay, dostałem Infernusa z Afriką. Not bad. Bestie, bestia, smok, smok, żywiołak. Moja cierpliwość się wypala. Moki, mechy... Czy my chcemy tutaj kombinować coś? Ja sobie mogę postrzelać, ale nie, chcę chyba. Nawet trafiłem. Chociaż w sumie tak myślę, że chyba lepiej było... A nie, w sumie co? Strzelający Zbyszek, ale strzelający Zbyszek mi tu mało potrzebny. Czy ja chcę teraz grać na stół? Grać na stół, grać na stół, grać na stół. Nie, poczekam na następnej turę chyba. Myślę. Było już omawianka update'u. Którego? Tego z ustawką? No jest na YouTubie takie wideo, w którym trochę o tym gadam, ale żeby to było omówienie, to raczej ciężko mi powiedzieć. Rewelacja! Rewelacja, rewelacja. Prokreacja, prokreacja. O, tu też widzę, demony weszły mocno. So close. Siemaneczku, siemaneczku. Zakosztuj żaru tropików w moim wykonaniu. Tu nie ma niczego. Tu jest ten ziomek. Ten stron będzie dobrym sługusem. Tu nie ma niczego. Moja cierpliwość. Kolejny infernal to raczej nie do końca. Dobra, ty idziesz out, ty wchodzisz tutaj. Kalegos, ale Kalegos mi niepotrzebny, więc out. W sumie zróbmy tak, może. Nie bardzo, zagrajmy to, zagrajmy to, zagrajmy to na to, sprzedajmy to. Nie powinienem golda dostać? What the fuck? Okej, dostałem. Zagrajmy to, sprzedajmy to. Zagrajmy to, zrolujmy stół. Chcę
teraz pojawia się pytanie. Czy nie mam trochę za mało demonów? To muszę wyrzucić. To w następnej turze wypada. Not so bad. A jednak bad. Nie. Ty, a to nie miało być tak, że jak nikt nie odpadł jeszcze, to nie może być 15 damage'u? Aha, to nie może być więcej niż 15. O kurwa.